Słuchajcie, bardzo ciekawy kolejny pojedynek na Gromdzie 16. Arturo debiutujący w Gromdzie kontra doświadczony już bardzo w walkach na gołe pięści w najlepszej polskiej i nie tylko organizacji Scarface. Z nami Arturo, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Już Tobie mówiłem, 180 tysięcy followersów na Instagramie, to robi wrażenie, bo dzięki takim ludziom Gromda może dotrzeć też do innych ludzi, którzy być może do tej pory Gromdy nie oglądali, bo Ty rozumiem, że Gromdę oglądałeś. Tak, ja od pierwszej edycji tutaj Gromdę oglądam i baczcie, tutaj śledzę większość zawodników, można powiedzieć, no też dzięki Gromdzie tutaj mojego trenera znalazłem, który trenuje w Gdańsku, Marcina Wasilewskiego, i do niego też się przez to zgłosiłem. Także można powiedzieć, że jestem z Gromdą od pierwszej edycji. Dobra, no to teraz muszę zapytać Cię o Twojego rywala doświadczonego Scarface'a, którego znasz, skoro Gromdę oglądasz. Dzisiaj kulki zamieszane, wyciągnięta kulka, okazuje się, że walczysz ze Scarface'em, i co? Jakie było Twoje pierwsze wrażenie? Co sobie pomyślałeś? Wiesz co, powiem Ci tak, jeśli chodzi o pierwszą walkę, to nie spodziewałem się, że dostanę takiego czołowego, można powiedzieć, osobę czołową, pretendenta do pasa, tak? Bo można powiedzieć, że Scarface jest pretendentem do pasa, bo jednak 4-1 w rekordzie, idzie jak burza, ale powiem szczerze, że cieszę się bardzo, że skrzyżuję z nim ręce, bo jednak to jest doświadczony zawodnik. Ja nie mam nic do stracenia tak naprawdę z takim zawodnikiem jak Scarface. On jednak, jeśli poczuje moją siłę, a też jestem silny, wiem o tym, jeśli poczuje jednak i będzie tutaj sensacja, niespodzianka, no to wszyscy będą w szoku, tak? Także ja tutaj mogę ewentualnie zyskać. Wkurzają Cię takie komentarze, bo ja takie komentarze wczoraj je widziałem, jak ktoś pisze o Tobie, że to celebryta, a nie fighter. Jak Ty na to patrzysz? Nie ma problemu, dla mnie mogą pisać, jakby kanapowcy mnie absolutnie nie interesują. Jeśli bym się słuchał kanapowców, to siedziałbym u siebie w małym mieście i nie wyszedłbym poza swoją strefę komfortu. Także komentarze mnie absolutnie nie interesują. Ja wiem, co zrobiłem, wiem, jak przepracowałem swój czas z treningami i po prostu czekam do jutrzejszego dnia i walka. Bardzo dobrze prezentowałeś, jeżeli chodzi o te walki na piąstkówki. W piąstkówkach miałem okazję to oglądać, natomiast to jest pytanie do Ciebie. To, że to jest walka na gołe pięści, to jest zupełnie inna bajka, czy jednak nie do końca? Myślę, że jest to inna bajka, bo jednak tutaj, no wiecie, ja generalnie wolę walki na gołe pięści, bo jednak tutaj nie mamy żadnych rękawic i każdy ma tutaj szansę, bo nie ma ludzi źle trafionych, tylko nie ma ludzi po prostu, nie wiem, słabo trafionych, tylko są źle trafieni, tak? Więc tutaj no jeden cios na szczękę i cały obrót wydarzeń może być 180 stopni, się cała walka może zmienić. Więc nie spisuję siebie absolutnie na straty. Występy przed kamerą, Gromda, a na co dzień agent nieruchomości, jak to wygląda? Tak jest, na co dzień pracuję w Gdańsku, w galerii nieruchomości, jako agent nieruchomości, sprzedaję mieszkania, domy, działki, co tylko trzeba. No wiesz, jak Tobie dobrze pójdzie na Gromdzie, to już myślę, że każdy od Ciebie kupi mieszkanie, bo nie będzie wiedział, jak odmówić. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Słuchajcie, Arturo wchodzi do gry. Mam do Ciebie wielką prośbę. Zaproś widzów, żeby oglądali jutro Gromdę, żeby wykupili pay-per-view i byli z nami 1 marca. Moi drodzy, chciałbym Was jutro zaprosić na Gromdę, która odbędzie się o 20 godzinie. Tak? Dobrze? O 20 godzinie się odbędzie. I jeśli mogę Was prosić, kupcie z mojego reflinka, ponieważ chciałbym cały dochód przeznaczyć na schronisko dla piesków. Nic to Was nie kosztuje, a jedno kliknięcie i zawsze jakieś psiaki będą miały więcej jedzenia bądź leków. Mega inicjatywa. Ja tylko dodam, że takie pierwsze studio jutro już o nawet 19:15, już wtedy rozpoczniemy budowanie napięcia. Gromda.tv, wykupujcie pay-per-view. Bardzo Wam dziękujemy. Walczy do końca. Czas wjechać na ostro. Gromda 16. W imię zasad już 1 marca. Kup pay-per-view i oglądaj na gromda.tv.